Przeczytajmy razem Anioła Stróża. To jest skarb. Każdy chłopak jest poszukiwaczem skarbów? No, zwłaszcza taki, który naczytał się lub nasłuchał opowieści o skarbach ukrytych na dnie jeziora, w lochach zamczyska, wyschniętej studni, w starym piecu, pod podłogą. Mam takiego wujka. Widzisz? Od lat szukał skarbów w jaskiniach, i po kopalniach, po piwnicach i strychach. Ale nigdy nic nie znalazł. A kilka razy o mało co nie stracił zdrowia i życia, które chyba jest największym skarbem, prawda? A tak, to prawda. Ale ten skarb jest tak blisko, że ktoś go w ogóle nie widzi i nie ceni. Tacy są chłopacy. I ci mali, i ci duzi. Zawsze za czymś pędzą, a to, co mają przed nosem, całkiem przegapiają. No tak. Dziewczynki są mądrzejsze. One nie szperają za żadnymi skarbami, nie szukają żadnej wyspy skarbów czy skarbów króla Salomona. Czyli dziewczynki nie lubią skarbów? Owszem, lubią. Jakieś perełki, kolczyki czy klejnociki, ale o wiele bardziej same chcą być skarbami. To dlaczego się nie chowają w skrzyniach na dnie jaskiń i nie zostawiają mapy dla jakiegoś poszukiwacza? Bo tam musiałyby czekać na tego szperacza ze 100 lat. Takie stare już nie byłyby żadnym skarbem, tylko jakąś starością. Dziewczynka chce, by taki odkrywca skarbów dostrzegł, że ona ma serce ze złota, oczy jak klejnoty, ząbki jak perełki, a włosy jak bezcenny chiński jedwab. To taka dziewczynka kosztuje chyba ze 100 000. Myślę, że 100 razy więcej. Skarb musi być bezcenny. Mój wujek, gdy przeszukał już wszystkie skarbonośne miejsca, to w końcu odkrył inny skarb. O, to jednak! A ten skarb to większy niż ten rozbójników z baśni o Alibabie? Dla wujka większy. A w czym on był? W skrzyni? W szkatułce? No właśnie. Widać, że jesteś chłopakiem i myślisz tylko o jakiejś tam kupie złota. Ale słuchaj uważnie. Dla wujka największym skarbem jest jego żona Alina i córeczka Fatima. Aha. No, teraz mówi tylko, szukajcie, a znajdziecie, ja znalazłem. To szczęście aż. To tak jak pewien inny poszukiwacz, pan Jan. A ten to co znalazł? A to posłuchaj. To jest skarb. Skarby czasem odkrywa się na śmietniku, mówił pan Jan, zbierając, skupując, wyszukując najróżniejsze figurki. Nie miał żony, przyjaciół, a kochał tylko te figurki. A jakie? Szachowe. Muzykantów, aniołków, diabełków, tancerek, kominiarczyków, skrzatów, elfów, pastuszków. Miał już ich prawie 1000 i wciąż szukał innych, zwłaszcza na targach ze starociami. Niektóre figurki z chińskiej porcelany były bardzo drogie. Istne skarby, które Jan kochał najbardziej i nikomu ich nawet dotknąć nie dał. I dziś zobaczył jakiegoś sprzedawcę staroci wykopanych w kącie ogrodu. Wśród flakoników, szklanych kulek, jakichś dziwadełek stała mała niebieska figurka Matki Boskiej. Jan, gdy ją zobaczył, to aż ukląkł przy niej. Wziął ją do ręki i patrzył zachwycony. Choć nikt w niej nie widział nic pięknego. A Jan zobaczył. — To jest skarb! — zawołał. Gdy zapytał o cenę, okazało się, że figurka kosztuje tyle, co tamtych 1000. Jan pobiegł do domu i za godzinę już nie miał żadnej figurki, bo wszystkie sprzedał. Przybiegł z pieniędzmi i znów ukląkł przy niebieskiej figurce, przytulając ją do serca i odchodząc takim szczęśliwym,
że niektórzy myśleli, że zgłupiał. Ale nie, Jan tak się zapatrzył w tę maleńką Matkę Boską, że przypomniał sobie, jak się do niej ludzie modlą. I on też zaczął się modlić. Pobiegł do spowiedzi, bo przy takiej pięknej figurce nie chciał mieć brzydkiego serca. I za parę dni spotkał panią Mariannę, która miała twarz i oczy podobne do tej figurki, więc ją pokochał. I ona jego też. Chodzili teraz razem do kościoła, do kapliczek i wyruszyli w pielgrzymce na Jasną Górę, żeby podziękować za największy skarb. Ale już nie za figurkę, ale za to, że ta figurka ich zaprowadziła do znalezienia Pana Boga i swoich kochających serc. Bo przecież nie ma większego skarbu niż miłość, jak to opowiadają poeci, nieprawdaż? Ci poeci, oni to się znają na prawdziwych skarbach i na dziewczynach. Ale to też chłopaki. Tak, ale inni. Nie jacyś tam awanturnicy, rozbójnicy, wędrownicy, poszukiwacze, włamywacze. Że... Ale czasem trzeba zacząć szukać skarbów zwykłych, żeby odkryć ten niezwykły. I trzeba stracić złoty wisiorek z serduszkiem, żeby odkryć żywe czyjeś bezcenne serce. Albo całego najdroższego człowieka. Tak. Ja wiem, że gdy mój tato mówi do mnie skarbie, to nie oddałby mnie za żadne skarby świata. To taki skarb jak ty trzeba trzymać w podziemnym skarbcu. Nie trzeba, bo skarbem jestem tylko dla taty i mamy. No, może trochę dla brata. Nikt mnie jakoś nie chce kraść. A ty masz jakiś skarb, dziewczyna, czy coś? Nie. Moim największym skarbem jest Pan Jezus. Kiedy go znalazłem, to oddałem wszystkie inne mniejsze, zwykłe i niezwykłe skarby, bo kiedyś byłem ich poszukiwaczem. I łatwo ci było je oddać? Ktoś opowiedział mi o takim bracie wędrowniku, który znalazł wielki klejnot, ale nawet nie wiedział, ile on tysięcy może kosztować. Wrzucił go do torby i szedł sobie. Nagle dogonił go jakiś biedny człowiek, któremu się śniło, że właśnie ten brat wędrownik ma wielki skarb w torbie. Gdy go poprosił, to ten brat mu go dał. Jakby nie wiedział, że ma skarb. Ten biedak chwycił klejnot i pobiegł go schować. Ale zaraz znów dogonił tego brata i powiedział: daj mi to, co pozwala ci rozdawać takie skarby, jakbyś rozdawał grosze. Nie wiedział, że tak umie dawać tylko serce, w którym skarbem jest tylko Pan Jezus. A jeśli Jezus jest moim największym skarbem, to ja dla Niego też Nim jestem? No, oczywiście. Pan Jezus jest największym poszukiwaczem żywych skarbów, takich jak ty. No cóż, on też kiedyś był chłopakiem z sercem i oczami poety.